Witam wszystkich z tej strony Morda. Witam na moim kanale. No i czeka nas, że tak powiem, penetracja u bota. W sali widać, że na nas czeka. A my skaczemy. Aha, ciekawe, czy ja dobrze skoczyłem. To jest pytanie za 100 punktów. Tędy to chyba nie bardzo. Ciekawe. Ktoś tędy? No, chyba jednak nie. Kurczę. No, to jestem ciekawy teraz drogi. Czekajcie, tam może gdzieś. Jakoś. Tu wygląda, jakby miał wskoczyć, ale on się tu nie wspina. A w wodzie? No tak, przecież on umie pływać. Zapomniałem. Przecież pływałem. Nie da się niestety przyspieszyć tego pływania. Ale okej, o coś tu mamy. Ciekawe, czy nie Chyba musisz zrobimy. wspiąć się po skałach, żeby dotrzeć do U-bota. No, czyli tak. Tu nic nie będzie. Czyli tu mamy skały, okej. Pan Nathan się będzie wspinał, rozumiem. Aha, o kurde. Tu muszę się rozbujać. Niezła misja. Cyk, 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 cyk. O, skoczył, dobra. Co dalej tędy jakoś? I tędy. No, złapał się, dobra. No to wspinanie mu dosyć sprawnie idzie, nie powiem. Jest to niebo lepiej niż w Tomb Raiderze moim zdaniem. Czekaj, czekaj. Ty się powinieneś tu zaczepić? A, okej. No, właśnie tam. Tu jest jakaś znajdźka chyba. O. Jest. Tajroński wisior. Te nazwy. Dobra. Chyba jednak muszę się gdzieś tam. Nie mogę tędy? Po prostu? Mogę. Dobra. Złapiesz się. Uważaj tam na górze. Na dół jest daleko. Co ty nie powiesz? Podgłośniłem tutaj dialogi w filmach, bo przez pierwsze dwa, no niestety, miałem bardzo ściszone. Znaczy, bardzo ściszone, do połowy ściszone, i tak jednak no, nie były one zbyt głośne. I teraz ciekawy jestem. O, złapał się, dobra. Jest ok. No, powiem wam, że niezły labirynt do skakania, ale chyba jesteśmy blisko. Powinieneś móc stamtąd spaść na pokład ubota. No, jesteśmy na ubocie, dobra. Przeładowany pistolet. Coś czuję, że. Znaczy, mam takie wrażenie, że tu nie będzie tylko. Bardzo zabawne.
Że tu nie będzie tylko ludzkich przeciwników, chociaż może się mylę. Okej, jestem w środku. Co widzisz? Stało się tu coś paskudnego. Wszędzie pełno krwi. I zupy. Co? Fajnie to wnętrze tego ubota, ładnie zrobione. Nie powiem. O, trzeba kręcić, kurde. Aha, jeszcze analogiem. Ja sobie wymyślili. No i dobra. To są chyba torpedy tam były i ładownia. W sensie ładownice. Wyrzutnia torped. Po prostu. No, aby to nie był jakiś pieprzony zombie. No będzie grubo. O, złoto. Czyżby nazistowskie? Chyba nie. Skąd ją wziąłeś, mój ty zmurszały brachu? Tak chyba go znowu ubrali, jesteśmy w grze. Żeby... A, trafiłem na gościa z hiszpańskim złotem, ale monety są oznaczone w sposób, którego wcześniej nie spotkałem. Żartujesz. Nasi Niemcy chyba coś ukrywali. Tak go ubrali, żeby pasek było widać, żeby był modny, kurde. A w ogóle... Dobra, kolejny. No kręć tym, kręć, 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 kręć. W ogóle spodziewałem się tu bardziej czegoś nazistowskiego, skoro jest ubot. A to może po prostu taką. Kurde, nie za duży ten ubot? Ten. Szóste pomieszczenie chyba. Masakra. No dobra. Przytulnie. No, bardzo. Ta mapa właśnie okrętowa. O, ale on piękny. Jestem w kabinie kapitana. Co ciekawe, on też tu jest. No i ma czapkę na. No, chyba ktoś go zabił, a raczej rozszarpał. O, straszna śmierć. No, brzmi srogo. Sprawdź portfel. Dusza człowiek z ciebie. No ta. Jest i mapa. Nie wierzę. To chyba żart. Znalazłeś coś? No właśnie, to jest mapa z sektorów Łodzi. Ja robię chyba nie. UK642. Mam cię. Wszystko okej? Zawsze tam. W sali nie uwierzysz. No mu. Mam brakującą podczas nagrywki. Żartuję. Ktoś wchodzi. Drake i naziści szukali tego samego skarbu sali. Mam mapę, która nas do niego zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie kolejna podpucha, Nate. Musimy coś na tym zarobić, bo jak... Bo co? Sali? Jesteś? Sali, mam! No nieźle. To pewnie Sali już tam dostał w łeb od kogoś. A mógł iść ze mną do ubota, nie? Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo ty już mnie kierujesz stąd do wyjścia, rozumiem. Tu jest ta mapa. Ja nie mogę nawet tutaj celownika uruchomić w tej lokacji. Tak jakbym w ogóle nie mógł się bronić tu. O, i torpeda. Nie, nie, nie.
O, szlak. To nie wróży dobrze. No, ładuj się. I rozwalił bota, bo... Stał tu pewnie... O, super. Co to kurwa za siły dziad? Gabriel Roman. Roman. Może porozmawiajmy. Wyluzuj. Łapy w górze. Dobra, już. Pański przyjaciel ma u mnie dług. Bardzo duży dług. Więc kiedy powiedział mi, że poszukujecie skarbu, niezwykle cennego skarbu, jak mówił, zaintrygował mnie. Ale Wiktor lubi bardzo dużo obiecywać, nieprawdaż? Znowu się spotykamy. Kolejna głupia maskarada. On tak zawsze pieprzy. A! Spokojnie, Navarro. Cóż, obawiam się, że czas minął. No, chyba że znalazł pan tam, panie Drake, coś, co wynagrodzi mi wszystkie nieuprzejmości. Zgrywa się, Nate, wszystko słyszeli. Daj mu mapę. Powoli. Co Krix Marine ma wspólnego z Eldorado? Naprawdę myślisz, że to przypadek? Niemcy szukali tego skarbu, a ta mapa ma z nim związek. Więc? Kwita? Na razie. A jeżeli jednak byś zapomniał... Hej, hej, przestań, daj spokój. Panowie, nie wystarczy, że odetniecie mi palec, czy coś? To zbyt wulgarne. To go zawoli jednak nieco bardziej. Hej, 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 zrozum, Roman! Roman. O, patrz. Ej, zaczynałem go lubić. Ty skurwysyno siły. O. Łódź się dopiero rozjebała. Dobrze. Ten z lotę wali. Ty daj, ja ich zabiję. A, mam uciekać, zajebiście. O kurwa. Ale tu trzeba chamsko ogarniać kierunek, w którym się rusza analogiem, bo może być Lipton. Fuck, fuck, fuck. Won, kurwa. No, jestem ciekawy, czy tu gdzieś pierdolili znajdźki. A. Co to? Spokojnie. O, lala. I mam gonka. Co ty się tutaj wzięłaś? Jeszcze potrafię wytropić dwóch pożal się Boże rabusiów. Tędy poszedł. Tak, w ogóle ich nie słyszeli. No to trochę słabo. Został już tylko jeden rabuś. Sali nie żyje. Co? Ta. Też zginiemy, jak się nie ruszymy. O Boże, przykro mi. Powiedz mi, że masz broń. Jasne. O, dzięki. Sali nie powinno być przez Y, kurwa? Dobra, nie wiem, ale... tam są ziomeczki. Nie wiem, czy tam mam iść, czy mam iść tu? Ale to się okaże. O nie, czyli miałem iść tam. Ja się cofnąłem teraz. Kurczę, to tak potyka cence. Nie wiadomo właśnie, w którym stronę, bo... Bo dają takie... Roman headshota. Czy co, chodź w głowę to... Nie zgubcie go! Dobra, nie wyszło. No kurwa, chowaj się. Pokaż łeb, pokaż łeb, pokaż łeb. No pokaż cymbał, frajerze. Panie, wyjdzie skubany, no. O Boże! Wszyscy chcą cię zastrzelić. No. Wiesz, w ciebie też celują.
O, jest. O, masz AK. Dawaj to. Yeah. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy z tamtej, raczej z tamtej, co? Widzę ich! No okej. Okay. Mamy to. Wspinaj się. A, mogę strzelać na ślepo, rozumiem. A którym się zmienia broń teraz, powiedzcie? Kurwa, znowu ten tryb fotograficzny. Kurde, no. A, tym prawym, dobra. Zreloaduj sobie. A po prostu lewo-prawo, czyli co, mogę mieć tylko dwie bronie? O, szlak. Co ty tam prujesz się? Jesteś mój, gnoju. O Boże. Trafiłem. Powiem wam, że na tym poziomie trudności nie ma w ogóle wspomagania celowania, więc... no mogę tu nieźle zezować. Bo jednak to jest granie na padzie, co by nie było. W tych dzbanach nic nie ma, to aż chamskie. Dobra. O kurde, nie widziałem go w ogóle. Leżysz? Leżysz, dobra. A, to tu coś się zwaliło. O kurde, ale bym zeskoczył. Bądź blisko. O kurde, dwa strzały i po mnie. Nieźle. Jednak poziom trudności robi swoje. No to... No wychodź, kurwa. Czy to już był ten drugi? No kurde! O, blisko było. No! O, ale myślałem, że nie przeskoczę przez nią. Gdzieś miałeś amunicję dla mnie? Coś? Nic? Łożysz ty, oszuście. Co to w ogóle jest za miejsce? Długa historia. Później ci powiem. Nie wiem teraz, czy... Aha, nie, tędy, dobra. Tak, bo tu mieliśmy tą zagadkę z tymi... Hej! Mamu! No trzeba uważać. Trafiłem. Mam to. Jeszcze jeden. Trafiłem go? Chyba go trafiłem. Okej. Okay. Co, pistolet mi się skończył? Wolę z pistoletu, póki daję radę, bo to AK się może przydać. Pewnie najwyżej się będzie dozbierało. Bardziej, że tu achievementy są chyba za zabijanie daną bronią. Won. Kurde, i oddaję trzy strzały i trzecim walę w głowę. To jest w ogóle najlepsze, zamiast pierwszym to. Adrenalinka, co? Nie wychylaj się. Oni na pewno nie żartują.
No i teraz jestem ciekaw. Czy teraz tu coś będzie, czy znowu pustella? Kurwa, i po co są te dzbanki? Może tam coś jest w tych dzbankach, tylko jest ten miażdżący poziom trudności i jest mniej amunicji albo coś. Może tak być. W sumie to jest ciekawe, aż kiedyś sobie to sprawdzę. Ale tu mi wygląda na miejsce do strzelania. No tak też myślałem. No jestem tu. Robię się w tym dobry. O! I proszę bardzo, chyba za 10 headshotów. Dostałem achievement. Kurde. Oj, fuck. Nie, ale to jest dwa strzały dobrej po mnie. Wyskoczą od nowa, dobra. Kurde. Spada gnoju. O kurwa. Jestem ze złej zasłony, o. No jak? O, dobra. Tutaj trzeba by było. Jakoś się fajnie skitrać, tylko oni tu kurde z daleka już prują. No właśnie. Strzelać! Ognia! Mamy jednego. O kurde, chyba chciał rzucić granatem. Idziemy tędy. Okej, tu pamiętamy drogę cały czas. Kurwa. Nie tu się chowasz. No, na bank. Na bank. Dobrze, chociaż stąd. No kurde, to było zabawne. Tam góry jeszcze nęda. Trafiłem go? Nieźle. Fuck. No i tu będzie ciężko. Jeszcze granat. Jeden nie żyje. Mamy drugiego, przeładuj. Wszyscy? No tak. Drake, uważaj. Dobra. No fajnie. No już za dużo amunicji nim mam. Cie. Jasne, kurwa. Mieli karabiny i co? Nie mogę mu sobie wziąć. Chodź, trzymaj się mnie. Bez sensu. Zastrzelić go! Kurde, nawet nie wiem skąd. Wow. No ty, laska. No, zasłaniasz mi celownik, jaka głupia pizda. Granat! No to się chowaj. No gdzie ty? Co tu się...
Co tu się stało? Aha. No nieźle. Gra mi się zbugowała. Dobra, na tym zakończę odcinek i wczytam chyba punkt. O, kontrolny. A nie, jeszcze mamy dobrą szansę. Gin śmieciu. Dobra, mam go. Okej, na tym zakończmy odcinek, bo zbliża się czas nagrywania, także do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, hej.